do wygrania Fortuna pierwszej ligi, no ale potem praktycznie w 7 meczach 6 porażek, tylko jedno zwycięstwo, no i chcą po prostu wyjść z tego dołka zawodnicy Znicza Pruszków. A teraz świetnie wygrana ta rywalizacja przy linii, jest w pierwszej szarży na Gomacu, piłka na lewą stronę, nie wiem czy nie było spalonego, na razie Chorągiewka w dole, przyjęcie piłki, tu nie ma komu odegrać, trzeba strzelać! I jest gol tylko właśnie w jest pierwszym podaniu, tak, kluczowym dla tej akcji, chyba był spalony. To na pewno jest zaskakujące dla rywala, tak, bo na pewno piłkarze Wisłaku byli przygotowani na uderzenie. A teraz wyprowadzona w pole po raz kolejny defensywa Wisły. Oj, to jest on. Pokazaliśmy go już przed meczem jako potencjalnego bohatera. Nie zawodzi po raz kolejny Szuma na Gamatsu. Bardzo dokładne, omijające Ratona. Ale też błąd Koleja w tej sytuacji, bo tak jakby nie skontrolował tej piłki, ale ona gdzieś mu się tam odbiła i prosto pod nogi akurat na Gamatsu. Teraz ładnie zrobił to Baena, będzie okazja na bramkę, dopada do piłki Olejarka, rzut rożny. Chyba tam niewiele więcej mógł zrobić, bo tu spokojnie było, bo taka sytuacja stykowa, on doskoczył do tej piłki po tym nieporozumieniu. Nie wstecz, ale no, to jest zrozumiałe, oni mają wynik, niech się teraz Wisła martwi, nie było faulu, ruszają dwójką, Rodado, czy zdoła dograć, zdołał, musi być bramka, 1-1. Ależ tutaj pomylił się fatalnie Dmytro Juchymowicz u zarania tej akcji. Z Rodado, to jest to wyjście teraz i tu dobrze pracuje, tak, jest tutaj Rodado i tam chyba tak, jest Błyszko dokładnie, ale też dobra praca Gochu, który włączył się od razu za akcją, tak jakby poczuł, że z tego może coś być, że warto po prostu iść na 100%. I to podanie też bardzo dobre otrzymał. Tempo dokładne między nogami rywala. To jest ten moment. No, wywołaliśmy też Goku, tak, mało widoczny. Do tablicy, mało widoczny, gdzieś tam znikł. No to się pokazał i to w najlepszym momencie, bo zdobył bramkę wyrównującą dla Wisły Kraków. Może nie tej sytuacji przez sędziego Małyszka. 2 minuty, nie ma zmiany decyzji. Za długo, dlaczego tak długo teraz Znicz w obronie Goku? I będzie 2-1 na koniec pierwszej połowy. Ależ fatalnie Dmytro Juchymowicz, tym razem to już na pewno on. Fatalne błędy indywidualne środkowych obrońców, tak? Pamiętamy. Świetny odbiór Rodado, natomiast ta akcja momentalnie przeprowadzona, tym razem odwrotnie, Goku do Rodado i ten finalizuje całość skutecznie. Oto po bramce i asyście Hiszpanów. Ale fatalnie Juchymowicz. Ważna informacja dla Państwa. Tak, Juchymowicz, mówiłem o tej stracie piłki, jakby był bezkręgosłupa. Chodziło mi oczywiście o układ nerwowy, tak, że taki spokój miał, będąc piłką właśnie w tej newralgicznej strefie. Ale zobacz, bo pędzi Goku, jakby tutaj chcieli jeszcze trzeci cios zadać Wiślacy. Ależ końcówka pierwszej połowy. No nie wiem, czy to nie będzie knockout. Bardzo trudne zadanie przed Zniczem i jego trenerem. Jak pozbierać zespół po tym, co tu się wydarzyło? Mleczko. Tutaj piłka wygrana przez Wisłę. Nie zdążył za sekuracją Tkaczuk. Ale między czterema właściwie obrońcami Znicza ta piłka przeszła. Bardzo dokładne dogranie Bayern przede wszystkim. Idealne wręcz po prostu. Widzieliśmy jak też Błyszko się... Na antenie Polsatu Sport Extra, ale mam nadzieję, że udało nam się Państwu ułatwić tę nawigację między kanałami sportowymi Polsatu. Są Państwo z nami nadal. Rzają goście, tam jest otwarta lewa strona, szybciej tam należy podać piłkę. Dopiero teraz i to w dodatku na prawą. Dziwna decyzja, prawdę mówiąc, ale jest szansa! Trudna pozycja do strzału dla Nagamatsu. No nie wiem, czy nie można było szybciej podawać do lewej strony. Byłoby to chyba bardziej skuteczne, ale i tak cała akcja dobrze rozwiązana. Dobrze zszedł przede wszystkim Nagamatsu tutaj do tego dośrodkowania, choć też w trudnej pozycji uderzał. Natomiast całość wyprowadził spod własnego pola karnego przede wszystkim Tkaczuk. To było najważniejsze. To, że się przez Pomorskiego. Ale też tutaj przegrany pojedynek Krzanowskiego z Pomorskim, bardzo łatwo zresztą. Ależ kapitalnie zrobił to Rodado. Wstają tutaj ludzie z miejsc, bo będzie szansa przed Baeną. Baena! 4
3-1. O, i to jest chyba koniec marzeń Znicza. Natomiast taka gra Znicza Pruszków, ofensywna, gdzie ten nacisk był bardzo mocno położony, żeby zdobyć bramkę przede wszystkim w tym spotkaniu. Bodajże chyba strzela pierwszą bramkę. Pierwszą w ogóle. Pierwszą strzelił z Lechią w Pucharze Polski. Ale jeśli chodzi o rozgrywki Fortuna pierwszej ligi, to pierwszy gol, tak. Pierwsze trafienie. Z Lugo. On strzelił gola, zresztą bardzo ważnego, bo to był gol w dogrywce na 2-1. Dziś zaczął w pierwszym składzie, ma asystę i bramkę. No Doku i shot po lewej stronie Duda. Duda efektownie! Już tu część kibiców poderwała się z miejsc, bo wydawało im się, że ta piłka zmierza do bramki. To byłoby trafienie podobne do tego, którym dziś popisał się na gol. Natomiast no, zatrzymał ten strzał Miłosz Mleczko. Świetna praca z Alfaro, przede wszystkim gra na jeden kontakt. Duda poszedł też za piłką od razu, natomiast też czeka Duda na i na swoje trafienie. A teraz dobrze Pomorski piłkę odebrał Szotowi. Uderzenie, rykoszet, jest gol Nagamatsu. No on te swoje indywidualne statystyki poprawia. To jest 5. gol w tym sezonie Nagamatsu. Fantastyczny. A oczywiście był rykoszet po drodze, co kompletnie zmieniło Alvaro Ratona. Ale też i Talar, i Kolej. Oni za daleko od zawodnika Znicza Pruszków. No to było. Ale poczekajmy, może jeszcze troszkę emocji w końcówce będzie. No chyba, że znowu Wisła za moment na trzybramkowym prowadzeniu! Nie. Tak, jest bramka! Przez moment pomyślałem, że to jest boczna siatka, ale nie. Miki Wiar tak huknął, że piłka po prostu wypadła z bramki. No nie może być lepszej odpowiedzi, tak, po utracie gola, jak strzelenie kolejnej, ale też kapitalne uderzenie Wiara tutaj, to rozegranie piłki na prawą stronę. Ale wydaje się, zobacz, że jest pilnowany i znowu troszkę pasywnie w obronie, to na co zwracałeś uwagę w przypadku zawodników Wisły, to teraz po drugiej stronie Tymon Proczek, no niby był przy Wiarze, ale pozwolił mu oddać strzał. Bardzo źle, prosty błąd przy wyprowadzeniu piłki. Goku będzie 6. gol na zamknięcie tego meczu. Taki stempelek, taka pieczątka i też trochę taka, Maciek, esencja tego meczu, bo od czego to się zaczęło? Od prostego błędu środkowego obrońcy. I tym razem ponownie Goku Roman zdobywa bramkę. No i to był ostatni akcent i to naprawdę ostatni tego meczu, bo już nawet nie wznowi Znicz od środka po tej akcji, po tym golu zakończył mecz Jacek Małyszek 6-2.